Przed nami emocje na światowym poziomie. Spotkanie to komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Czasem w meczu tyle się dzieje, że aż trudno nadążyć z komentowaniem, a dzisiaj szczególnie. Tak, i mamy rzeczywiście fantastyczną atmosferę. Sędzia dzisiejszego meczu znany jest ze swojej surowości. Tak, nie ma zamiaru tolerować przewinień. Zaczęło się pierwsze 45 minut tego meczu. Grecy przy piłce. Karagounis. Katsouranis. Ninis. Katsouranis. Karagounis. Dobre rozegranie, ależ niesamowity atak obrońcy. Akcja zatrzymana. Arszawin. Z tego podania może być bramka. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Mitroglu. Skutecznie dograł do kolegi. Dobrze próbował, ale stracił. Berżakow. Aniukow. Bystrow. Nieporozumienie i strata piłki. Zabelas, Fotakis, przechwycili przeciwnicy. Dziagojew, Zirjanow, Bystrow. Będzie strzelał. Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Strata piłki. Berżakow. Zastanawiam się, w jakiej jest dzisiaj formie. Możemy liczyć, że błyśnie dziś klasą, skutecznie wspomagając wysiłki kolegów. Pięknie dograł. Nie udało się, ale strata. No, trzeba pochwalić go za pokonanie. Za szybko stracili. Ninis. Zabelas. Ładnie po skrzydle. Pięknie podał. Ninis. Ładna wymiana. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Aniukow. Denisow. Dobre podanie. O, udało mu się ładnie podać. Aniukow. Oddał piłkę. Czy to wykorzysta? Dobra okazja, ale świetnie zablokował. Nie ma innej możliwości, będzie gol. Nie wierzę własnym oczom. Jak on tego nie wykorzystał? Yeah.
udało się przejąć. Doskonale. No, będzie gol. Dobrze zablokował. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Za nami pierwsze 45 minut. Zawodnicy udają się do szatni. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Denisow. Aniukow. Denisow. Dostrzegł partnera. Uderzenie, uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Strzela! Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Za chwilę wznowi grę bramkarz. No i mamy stratę piłki. Jan Bajew. Arszawin. Przy piłce wspaniały drybler. Fantastycznie radzi sobie w sytuacjach 1-1. Bierezucki. Denisow. Aniukow. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? Wspaniałe podanie. Gol! Pokonał bramkarza. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Ninis. Katsuranis. Ninis. Zabelas. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Arszawin. Dziagojew. Zirjanow. Denisow. Znakomita wymiana. Przekazał piłkę partnerowi. Brawo, ładnie odebrał w polu karnym. Karagunis. Katsuranis. Zabelas. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Jurij Zirkow. Denisow. Niecelne podanie i będzie aut. Fotakis. Mitroglou. Świetnie zablokowana ta centra. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają rzut z autu pod polem karnym rywala. Aby utrzymać prowadzenie, potrzeba nowych sił na boisku, stąd ta zmiana. Co z tego wyniknie? Czy to wykorzysta? Tak jest, piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Brawa, w powtórce widać, jaki ma kunszt piłkarski. Masz rację i jeszcze dodatkowo spryt. Tu nie liczyła się siła, ale tak jak powiedziałeś, precyzja. Denisow. Zabelas. Ninis. Karagunis. Zabelas. Ninis.
Kunis. Rzeczywiście dobre podanie. Kapitalna wrzutka! Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Brawo, brawo, brawo za tę interwencję. No, ten rożny może zapewnić Grekom zwycięstwo. Trwa druga połowa spotkania. Remis, trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Wspaniale przechwycił. Nilis. Zdecydował się na strzał. Fantastyczna parada. Jeśli Grecy będą skuteczni z tego rzutu rożnego, mogą zwyciężyć w tym spotkaniu. Żadna z drużyn nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją stronę. Po 90 minutach mamy remis.